Początek września to dobry moment na samodzielne rozmnażanie roślin liściastych. Jest to prosta metoda, by tanim kosztem uzyskać kolejne rośliny do ogrodu. Tą metodą możemy rozmnażać np. pęcherznice, tawuły japońskie, krzewuszki, hibiskusy, porzeczki, mącza jak wiciokrzewy, miliny, glicynie, czy próbować ukorzeniać niektóre drzewa liściaste. Tym sposobem możemy rozmnożyć własne rośliny lub poprosić rodzinę, przyjaciół o gałązki roślin, z których zrobimy sadzonki. W filmie pokażę, jak przygotować odpowiednie sadzonki, jak je posadzić oraz dbać, by się ukorzeniły. Na początku musimy przygotować sobie materiał, z którego będziemy robić sadzonki. Wybieramy pędy zdrowe, bez chorób i szkodników, najlepiej o grubości ołówka, o długości od 10 do 30 cm, jednak najlepsze są takie do 20 cm. Krzewy mają wiele rozgałęzień. W takim przypadku szukamy dwóch lub więcej przewodników, które rozrywamy u nasady. Uzyskamy w ten sposób tak zwaną piętkę, co sprawi, że w tym miejscu wykształcą się najlepsze korzenie. Z 2/3 długości pędu usuwamy wszystkie liście oraz uszczykujemy górny wierzchołek. Takim sposobem możemy ukorzeniać zarówno drzewa wysokie, jak i krzewy. Z długości całego pędu oprócz liści usuwamy również drobniejsze gałązki i odrosty, tak aby one nie gniły w ziemi. Do ukorzeniania wybieramy sztywne, pionowe pędy o grubości ołówka. Dwa sposoby sadzenia przygotowanych sadzonek. Pierwszy sposób sadzenia w donicach. Wybieramy donice wysokie, tak aby bez trudu udało się włożyć 2/3 przygotowanego pędu. Ja mam ziemię kompostową wymieszaną z ziemią z kretowiska. Miejsce cięcia oraz wszelkie rany obsypuję ukorzeniaczem do części zdrewniałych. Jeśli nie macie tego środka, po prostu posadźcie przygotowane sadzonki w ziemi, tak jak ja pokazałem. Drugi sposób to posadzenie sadzonek w gruncie na rozsadniku. Najlepiej, żeby było to miejsce w półcieniu lub cieniu, by ostre słońce nie wysuszyło sadzonek. Ja preferuję tę opcję. Podobnie jak w przypadku sadzenia w donicach, można użyć ukorzeniacza, lecz i bez niego sadzonki się ukorzenią. Dalsze etapy pielęgnacji. Sadzonkom musimy zapewnić wilgoć, aby nie wyschły. Dlatego regularnie sprawdzamy wilgotność podłoża i w razie potrzeby podlewamy. Jednak nie za mocno, by ich nie przelać, bo to sprawi, że zgniją. Szczególną uwagę zwracamy na sadzonki w donicach, bo te mogą szybciej przeschnąć. Przed nadejściem mrozów koniecznie musimy zadołować donice na rabacie, w warzywniku czy w szklarni, tak żeby młode korzonki, które się zaczynają wytwarzać, nie zostały przemrożone. Dobrze jest okryć igliwiem zarówno sadzonki w gruncie, jak i te zadołowane w donicach, co dodatkowo zabezpieczy je przed chłodem. Gdyby zima była ciepła, bez opadów deszczu lub bez pokrywy śnieżnej, trzeba sprawdzać, czy sadzonki nie mają zbyt sucho. W razie potrzeby należy je podlać. Jak zauważymy, czy sadzonki się ukorzeniły? Sadzonki już wiosną dadzą nam sygnał, że się ukorzeniają. Pąki zaczną nabrzmiewać. W otworach w donicach można będzie zauważyć młode, białe korzonki. Jednak nie wolno jeszcze ruszać roślin. Najlepiej, aby te ukorzeniały się i przekorzeniały aż do kolejnej jesieni, gdy po rozdzieleniu na pojedyncze sadzonki trafią na miejsca docelowe w ogrodzie.